Witam Państwa, Marek Łakowski. Zbliża się 6. Częstochowski Festiwal Filmowy imienia braci Krzemińskich. Dzisiaj gościem w sieci jest pan Krzysztof Kasprzak, producent filmowy, wiceprezes DKF Rumcajs w Częstochowie. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Naszą rozmowę tak w zasadzie to powinniśmy zacząć od tego. 2520 sieci Marek Łakowski, Festiwal Krzemińskich i akcja, tak? Tak jest, to się, dokładnie. Bo pan tak. jest przyzwyczajony, pan jest producentem filmowym. No tak, tak, Cannes ma swój festiwal, Berlin ma swój festiwal, Gdynia chyba swój festiwal, też ma, ile pamiętam. Częstochowa też ma i to też szósty. Toruń jeszcze. Cóż się będzie działo w tych dniach, bo to jest 8-9 maja. Tak, powróciliśmy do tego naszego festiwalu. Ostatni był w 2018 roku. Przed pandemią. Przed pandemią, tak. No niestety musieliśmy wtedy przerwać. Natomiast 5 edycji było wcześniej. Sam pomysł powstał na Uniwersytecie, no wtedy jeszcze Akademii Jana Długosza. Mhm. Chodziło o to, żeby rozpropagować takie częstochowskie elementy w filmie. Mówię elementy, no chodzi o filmy, o aktorów, o reżyserów, o takie osoby, które gdzieś tam w filmie coś robiły i tego typu filmy pokazujemy. Rozumiem, czy pan Barciś gdzieś tam pojawił się już, czy jeszcze? Jeszcze nie, ale jeszcze nie. A był na festiwalu, przepraszam, tak, już nie pamiętam, ale był, tak. Dobrze, był. Ja powiem szczerze, tak mówiąc o filmach, to wiem, że pierwszy film, teraz od pana przed wywiadem dowiaduję się, że to, który ocalał, to jest Pożar w Zapołczarni i to właśnie film braci Krzemińskich. Tak, tak. Antoniego i Władysława Krzemińskich, tak, tak. Kim byli ci? Oni już rzeczywiście tak bardzo poważnie zajmowali się filmem? Oni, no to był taki okres, że kinematografia raczkowała, dopiero początek był, prawda? Ale oni musieli być bogaci, że kupić tą kamerę, kupić sprzęt. No, urodzili się w Radomiu, nie w jakiejś specjalnej rodzinie bogatej. Natomiast pierwszy Władysław wyjechał do Łodzi, tam otworzył taki gabinet iluzji i gdzieś dowiedział się, że jest taka szansa, żeby kupić od braci Lumière projektor. I też pojechał, kupił zestaw filmów i okazało się, że to była sensacja, bo tłumy ludzi waliły tam do tej Łodzi na projekcję. No i tym sposobem ściągnął swojego brata Antoniego tam, on był młodszy brat. Pojechał po kolejne filmy i na okrągło wyświetlali. Właśnie oni są jako założycielami najstarszego kina w Królestwie Polskim. Też jako pionierzy właśnie, jeśli chodzi o najstarsze. Ja rozumiem, że ten Pożar w Zapołczarni dał im sukces taki trochę kinowy. No to nie, na owe czasy to może nie, bo oni wtedy przyjechali w 1909 roku, jak była ta wystawa w Częstochowie rolno-przemysłowa. Pod Jasną Górą w Targu. Tak, spodobało im się tutaj. Zostali tu na stałe i tu dopiero kupili właśnie kamerę w 1912 roku i od 1912 roku właśnie kręcili, ponieważ tu mieli kino takie no, krótkie, informacyjne, 5-6-minutowe filmiki z tego, co się działo w Częstochowie. Czyli to był dokument w zasadzie. Tak, tak. No, raczej lokalnie byli tutaj. I znani. Okazuje się, że ten Pożar w Zapołczarni sfilmowany to nie był ich pierwszy film, to był któryś szósty, nie, czy nie, któryś, tak? Tak, tak. Dziewiąty był. I nic nie ocalało w ogóle wcześniej? No wcześniejszych nic nie ocalało. W ogóle z tego, co udało mi się odnaleźć, to około 40 filmów nagrali. No w tym 7-8 jest znanych, które są w Filmotece Narodowej. Dobrze. Jeden ja nawet odnalazłem. Panie prezesie, zapytam, co jest istotą w ogóle tego częstochowskiego festiwalu? Znaczy takie założenie były, żeby pokazać te częstochowskie korzenie też. Bo z różnych okresów, rozumiem. Tak, tak, bo to stąd też imieniam braci Krzemińskich. No więc sięgamy też nie tylko do współczesnych, najnowszych filmów, ale sięgamy też do jakichś archiwalnych materiałów filmowych. Pokazywaliśmy wszystkie te filmy Krzemińskie na poprzednich festiwalach filmowych. Pokazywaliśmy też starsze filmy, takie, które były mało pokazywane, nieraz w ogóle nie były pokazywane w telewizji, czy po projekcji, nie było tych projekcji, a myśmy gdzieś tam wynajdowali i pokazywali. Więc, czyli istotą tego festiwalu jest pokazywanie małej ojczyzny. Czyli tak, ale w powiązaniu jakby z elementem częstochowskim, jak to mówię, czyli ktoś, kto realizował, ktoś, kto występował w filmie, albo kręcony był film w Częstochowie, no więc chodzi o takie częstochowskie tam no, mieliśmy chyba akcenty. Aktora przedwojennego, gdzieś tam mieszkał na rynku wieluńskim, nawet ławeczkę, ja chyba nie pamiętam nazwiska, ale komediowy aktor. 8 maja, pierwszy dzień festiwalu, cóż się wtedy będzie działo? Tak, pokazujemy film i wszystko widziałam. Michała Tkaczyńskiego, naszego częstochowskiego Politechnik, rozumiem. Tak, w klubie Politechnik. Naszego częstochowskiego reżysera.
Film dotyczy trzech Żydówek, które zostały uratowane podczas wojny, ich relacje. Mhm. Michał tego typu filmy robi, więc to już nie jego pierwszy, tylko któryś już Michał Tkaczyński. Michał Tkaczyński, tak. I tam będzie potem spotkanie z nim. Tak? I będzie po filmie spotkanie. Czy te spotkania cieszą się dużą popularnością? Bo wiem, że szykujecie Państwo atrakcję i to super, bo będzie spotkanie z Krzysztofem Zanussim. Tak, to już kolejny dzień, tak, z Krzysztofem Zanussim. Jego najnowszy film, film, który miał dwa tygodnie temu premierę, Liczba doskonała. I po filmie będzie spotkanie z Zanussim. Ale tutaj taki częstochowski element też znaleźliśmy w filmografii Krzysztofa Zanussiego. Film, który nagrał w 1993 roku, był taki projekt rozwoju Częstochowy Team. Pamiętam. Tak, chodziło o to, żeby... Chętnie się na to wybiorę, bo pamiętam, co było. Tam była propozycja, żeby od Megasamu wyburzyć całe kamienice chyba do dworca i stworzyć taki włoski centrum handlowe. Pielgrzymkowe w zasadzie. Pielgrzymkowe. No, handlowe też, bo to chodziło w ogóle o rozwój. Ale głównie to było nastawione na pielgrzymki. Tak, no jakby aleje miały być też z drugiej strony Jasnej Góry. Czyli Jasna Góra byłaby wtedy w centrum Częstochowy. Szod miał być z Megasamem gdzieś szklanym tunelem połączony. No, piętrowy parking miał być przy dworcu. Tak, tak. No, także to akurat ten element by się przydał do dzisiaj. Co ja, no, niestety, ale my to potrafimy planować. Potrafimy. Tak. Niestety nie wyszło to. No, pewnie dlatego, że tam Włosi mieli sfinansować i nie udało im się zgromadzić pieniędzy. Gość specjalny Krzysztof Zanussi. Pan już ma przygotowane jakieś pytania dla gościa? Tadeusz Piersiak, prezes, będzie prowadził, więc myślę, że on już ma przygotowane. Tadeusz jest dziennikarzem, więc tutaj dla niego chyba nie będzie problemu. 16 maja imprezy towarzyszące, zdaje się, też tam gdzieś wyczytałem na plakacie. Bo zazwyczaj staramy się jakieś imprezy dodatkowe jeszcze robić oprócz tych naszych filmów, pokazów filmowych. Tym razem udało nam się wcześniej dowiedzieć, że właśnie w Trzeciej Alei pod numerem 71 jeden z tych pionierów polskiej kinematografii, Antoni Krzemiński, mieszkał od roku 1923 do 1955, czyli wtedy, kiedy zmarł. Znaczy tam w tej chwili już jest lokal Czekoladowa Nuta, natomiast wcześniej było mieszkanie i w tym mieszkaniu udało się porozumieć z właścicielką tego lokalu. Chcieliśmy właśnie zaakcentować, czy można by było tablicę jakąś pamiątkową. W Częstochowie za dużo tych tablic nie ma, a historia przecież jest bogata, tak samo równie jak w Warszawie. Że tu właśnie w tym pomieszczeniach mieszkał pionier polskiej kinematografii. No i nawet ławeczka by się taka przydała, dwóch braci. Dwóch na ławeczce jeszcze nie ma. Pewnie by się przydała. No ale to wszystko są koszty. Nasz festiwal nie jest za bogaty, więc udało się namówić Olgę Żakowicz, żeby zrobiła projekt. No, a Jerzy Kędziora nam wykonał tą tablicę, więc tutaj oczywiście jeśli chodzi pod artystycznym względem, to myślę, że będzie fajnie to wyglądało. Pani właścicielka się zgodziła, żeby też w środku jakiś taki pokoik zrobić, tam są takie różne pomieszczenia, gdzie na ścianie byłby właśnie zdjęcia, ewentualnie jakiś projektor, że wejść, no i jakaś większa informacja, prawda, niż na tablicy. A co zostało po braciach Krzemińskich oprócz tego filmu? Co nam zostało? Tak, właśnie, czy są jakieś, nie wiem... No, wmurowaliśmy też tablicę w poprzednim jeszcze festiwalu filmowym, też właśnie na budynku, to jest Aleja Najświętszej Marii Panny 43. To jest ten budynek narożny między Aleją a Śląską. Tam oni założyli pierwsze kino w Częstochowie, bo potem drugie kino to było Aleja 27, no i trzecie Aleja 12. Ale tutaj założyli pierwsze kino i tutaj wmurowaliśmy ten element. No jest ulica nazwana Braci Krzemińskich. Tak, ale jakieś przedmioty zostały po nich? Cokolwiek się no zostało. No, jeden z wnuków ma kamerę na przykład, czyli tą kamerę, gdzie kręcili te właśnie filmiki. Tak. To jest cenna pamiątka. Bardzo cenna pamiątka. Muzeum nie chce przekazać, nie chce sprzedać? Na razie nic. No, nie chciał właśnie sprzedać. W muzeum jest natomiast wspomnienia, które spisał Antoni, ponieważ oni wędrowali z tą kamerą po całej Polsce i Królestwie Polskim i Rosji. No, wtedy byliśmy pod zaborem. Dotarli aż do Władywostoku. Więc te wszystkie wspomnienia, te wspomnienia są też w filmotece, bo Antoni przekazał wtedy do filmoteki, ale okazało się, że tutaj w naszym muzeum też są. Rodzina przekazała właśnie taki filmik, gdzie Władysław nagrał w 1902 roku, będąc na zakupach u braci Limier, namówili go, żeby wyszedł na scenę i oni go nagrają, a potem taki fragmencik filmu na koniec projekcji zawsze tam przyklejali.
No i co oczywiście wzbudzało wśród widzów zainteresowanie, bo przecież ten pan, który tu wpuszczał, oni wpuszczali i sprzedawali bilety, wszystko było tak, że robili sami. A niech pani nagle powie, jest na ekranie. Jeszcze bracia nagrali Wóz Drzymały. No akurat nie, tego nie nagrali, ale do wiele innych filmów nagrali. No nagrali na wszystkie takie imprezy, które się działy w Częstochowie. Na Jasnej Górze też, no to w tych latach to nagrywali po prostu te i pokazywali u siebie, no niestety nie zachowały się. No, ta filmoteka w ogóle mówiąca o Częstochowie, tak. Dużo takich pamiątek mamy przed wojną jeszcze, tak? No bo to są pamiątki najważniejsze. Pana zdaniem, jak pan ocenia to archiwum nasze, filmoteki tutaj? Tutaj nie mam filmoteki. W ogóle nie możemy. Ale pan ma jakieś pamiątki. No ja mam jakieś archiwum. No, rozumiem. No i chętnie bym to gdzieś przekazał do jakiejś instytucji. Znaczy głównie się jakby zajmowałem przez tyle lat gromadzeniem materiałów filmowych dotyczących Częstochowy. Odnalazłem też film Braci Krzemińskich z 1927 roku. A jak się szuka taki film? Do 3 maja. Czytasz jakieś historyczne przekazy, dokumenty i tam gdzieś się jedzie pod adres, może coś wiedzą? Też, ale jakby najczęściej to się po prostu wszystkim mówi. Na przykład widzom się. Można zaapelować do widzów, że jeżeli gdzieś na strychu, w piwnicy, bo zazwyczaj tak jest, gdzieś odnajdą jakiś stary film, to żeby nie wyrzucać, tylko żeby na przykład przynieść do redakcji, czy do państwa tutaj, do telewizji. Państwo, czy do mnie. Szukajcie te strychy w Alejach szczególnie. Ci, co mieszkają. Dokładnie. Może tam coś jest, jakieś taśmy. Tak, dokładnie. Ale też na eBayu znalazłem też na Allegro. Oczywiście częstochowianka sprzedawała, której tam dziadek był kiedyś właścicielem kina Podklasztornego. I tam znalazłem, znaczy kupiłem film Tadeusz Kościuszko pod Racławicami. No ale też to dałem niestety do filharmonii, do filmoteki. Znaczy mówię niestety dlatego, bo w zasadzie co się daje do filmoteki, to wszystko jest nie do wzięcia. Gdyby potem ktoś chciał, tak jak ja na przykład, jak realizowałem te filmy o Częstochowie różne lata, to jeżeli ktoś chce od nich taki materiał, no to on kosztuje bardzo drogo. 5 000, 7 000 za minutę. Ja im przekazałem za darmo. A potem już kazali płacić. Ale nie. No właśnie ta umowa była taka, że do moich filmów oni mi dają za darmo swoje filmy. Aha. A nawet się umówiliśmy, że bo ze Stanisławem Janickim mieliśmy robić, tylko że teraz Stanisław zachorował. Film o braciach Krzemińskich. To ten od Starego Kina. Tak jest, dokładnie. I filmoteka miałaby wejść wkładem właśnie finansowym, znaczy nie finansowym, tylko właśnie tymi filmami do tego filmu. No to jest oczywiście ogromny koszt, więc w związku z tym chyba robiłem dobry interes. Dobrze, to porozmawiajmy tak króciutko jeszcze. Pan jest niespokojny duch i jak znam pana, to pan coś kręci nowego, coś pan zbiera, coś pan będzie dokumentował, coś powstaje tam? Tak, cały czas gdzieś. Zbisław Jańkowski jeszcze napisał przed śmiercią scenariusz do filmu Częstochowa 1220 do zaborów, czyli 1793, do drugiego zaboru, kiedy Częstochowa się znalazła pod zaborem pruskim. A czemu 1220? To chyba pierwsza zmianka o Częstochowie. Początek, tak. Początek Częstochowy, no 550 lat trochę dużo, ale powiedzmy tego materiału, no nie było wtedy filmowców, prawda? Opieramy się o jakichś tam animacjach komputerowych, rysunkach, tego typu rzeczach, dokumentach. No ja troszeczkę tam poprawiłem, bo okazało się, że się troszeczkę to wszystko pozmieniało. Najnowsze badania wykazały, że było trochę inaczej. W każdym bądź razie no, złożyłem na konkurs do Ministerstwa Kultury projekt. No i jeżeli się uda w tym roku otrzymać jakieś pieniądze, to w tym roku w listopadzie byłaby premiera tego filmu. A ile pan potrzebuje takich pieniędzy? Tak się kogoś pytam. No to 120 tysięcy. 120 tysięcy. Lekko licząc. Przepraszam bardzo, ale najdroższe to są oczywiście animacje komputerowe. Chcieliśmy pokazać. Znaczy w tym filmie nic nie wymyślamy, nie pokazujemy swoich koncepcji, tylko to, co już jest. Czyli na przykład mamy rysunek Starego Rynku w Częstochowie i chcemy pokazać 3D, jak ten rynek wyglądał. Każde z miast większych, Kraków, Wrocław, ma, jak się kliknie na YouTube, właśnie animację Starego Rynku. Z tym, że to robili profesjonaliści, to kosztowało bardzo dużo pieniędzy. Ile osób pracuje nad takim filmem? Pan jedyny? Nie, no, oczywiście, że nie. No, Robert Nawrot przeważnie montuje i jego syn teraz już, Mateusz ze mną. No, ktoś pisze scenariusze, Tadek Piersiak, teraz zaangażowałem tatka też do tego. Prezesa Rumcajsa. Prezesa Rumcajsa, no i dziennikarza, umie pisać takie rzeczy. Tak. No, dużo osób nam pomagają właśnie przy przegrywaniu, przegrywamy te filmy
w różnych... A nie korci pana, żeby Jasną Górę odwiedzić? Oni mają chyba przepastne zbiory, oczywiście niedostępne dla wielu osób. No to właśnie, udało mi się tam nawiązać kiedyś dobry kontakt. No, nagrałem Jasna Góra, film Jasna Góra wczoraj i dzisiaj. Więc ten film jest na płytach DVD, więc udało nam się, wpuścili nas tam, tak, no tam ciężko jest. No teraz liczę, że właśnie 1220, jak będziemy kręcić, to uda nam się też jakieś tam może materiały ciekawe odnaleźć, nie wiem na ile nas tam wpuszczą. Ile pan sobie daje czasu na stworzenie tego filmu? No bo to potem montaż. No parę miesięcy, no tak liczyliśmy, że w listopadzie byłaby premiera. Jeżeli byśmy dostali w maju czy w czerwcu. Macie napięty plan, bo rzeczywiście się poumawiać, ponagrywać, potem montować jeszcze przejrzeć, opisać. Dobrze, no pięknie dziękuję. Zapraszamy państwa na Festiwal Częstochowski. 8-9 maja, Klub Politechnik. Od godziny której? Od godziny 18. Pięknie dziękuję. Pan Krzysztof Kasprzak był gościem w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.